Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie z serii To Proste. Dzisiaj pokażę Państwu, jak dodać elementy łączące do kilku elementów jednocześnie z prawej i z lewej strony. W tym celu ukrywamy nasz bok korpusu. Przenosimy funkcję wstaw akcesorium na krawędź, którą chcemy połączyć. Wybieramy naszą konfigurację. I jeżeli konfiguracja jest konfiguracją zależną od wielkości elementu, tak jak w moim przypadku, odbijamy lustrzenia w drugą stronę i wybieramy, do których elementów może zostać zastosowana nasza konfiguracja. Pierwsza funkcja to jest tylko do części. Jeśli chcemy, żeby została zastosowana do obydwu trawersów, wystarczy wybrać funkcję do wszystkich równych części korpusu. Oznacza to, że nasza konfiguracja zostanie wstawiona do wszystkich elementów, które mają identyczne wymiary. Lub w tym wypadku chcemy zastosować ją do dwóch trawersów i do naszego wieńca dolnego. W tym celu stosujemy funkcję do wszystkich równych części według orientacji. Czyli naszą konfigurację otrzymają elementy, które są ustawione w tej samej płaszczyźnie, czyli w naszym wypadku poziomo. Wybieramy opcję, akceptujemy. I nasza konfiguracja została wstawiona do obydwu trawersów, do wieńca dolnego, po prawej i po lewej stronie.